strony Klub Kiniołaza, Ewa. Witam, Paweł. No, spotykamy się na kolejnym kociołkowaniu. Dzisiaj przygotujemy potrawę, która nazywa się prażonka. Składniki, które mamy tutaj, to są do oryginalnej prażonki. Występują z przodu. Są to ziemniaczki, cebulka, kiełbasa, boczek i kapusta. Naszym dodatkiem do tej potrawy to jest papryczka z czosnkiem oraz pieczareczki. To zaczynamy oczywiście od wyłożenia liśćmi kapusty. Proszę. Żeby nam się nie przypaliło, na dno wykładamy liście kapusty. Zaczynamy od wykładania ziemniaczkami, cieńką warstwę. Puszczę. Ile kupiliśmy ziemniaczków? Kupiliśmy 2,5 kg ziemniaków, to jest taka dosyć spora porcja. Do tego jeszcze kiełbasy około kilogram 300. Cebuli dosyć sporo, prawie kilogram 800 gram. I pieczarki oczywiście 0,5 kg i boczek dla smaku. Ziemniaczki wykładamy cienką warstwą. Te wszystkie składniki, które Paweł wymienił, to są na dwie porcje. I używamy pieprz, akurat mamy tutaj ziołowy. Mamy przyprawę do ziemniaków. Jeszcze dołożymy ziemniaczki. Cała tajemnica tej potrawy polega na tym, że składniki są układane w kociołku warstwami. Najpierw na samym dole są ziemniaki, przyprawione oczywiście. Kolejna warstwa to cebula, posiekana dosyć takie grubsze kawałki. Przyprawiamy wszystko, każdą warstwę oddzielnie przyprawiamy. Ziemniaki przyprawiamy przyprawą do ziemniaków, cebulę troszkę solimy. No to proszę bardzo, kolejnym składnikiem, myślę najważniejszym, jest kiełbasa. Jest to trzecia warstwa od dołu, po ziemniakach i cebuli. Kiełbasa powinna być mocno przyprawiona. Później całość, wszystkie smaki się wymieszają w kociołku. I razem z kiełbasą dodajemy boczek. O właśnie, ja Ci pomogę, przytrzymam, będę Ci wygodniej. Boczek to taki apetyczny, że mogę go jeść bez tego. No i tak staramy się ułożyć tak warstwy, żeby przykrywały się dosyć szczelnie jedna drugą. Teraz trochę pieprzu ziołowego na pyszny boczek. I może teraz włożymy naszą... Aha, jeszcze pieczareczki. Bardzo dobrze pasują do kiełbasy, do boczku. Jest to czwarta warstwa. W zasadzie wystarczająca do tego, żeby już skomponować bardzo dobre danie kempingowe, ale kiniołazy mają trochę większe wymagania. Więcej warstw. I stosujemy więcej warstw. Trochę. To jest moja sól. Zdrowszych, proszę bardzo, sól. Czekaj. Tutaj ja mianowicie miałem na myśli kapustę białą i wcześniej wspomniałem paprykę i czosnek, to będzie na samej górze. No, dodajemy teraz czerwoną paprykę i czosnek na sam wierzch. Będzie smakowite. Składniki muszą być dosyć dokładnie ułożone. Nie jest to takie danie, które możemy sobie po prostu narzucać składniki, wymieszać je i postawić na ogniu. Oczywiście coś wyjdzie, ale nie wyjdzie to samo, co my teraz szykujemy. No i na sam koniec kapustką przykryjemy. Możemy to układać z takim czubeczkiem, bo i tak to wszystko potem usiądzie pod wpływem naszego pociołkowania. Wszystkie nasze produkty zostały już poukładane warstwami.
Ognisko jest już wcześniej przygotowane, żeby nie było dużego ognia, a był żar w ognisku. No i teraz, proszę bardzo. Zamykamy szczelnie kociołek. Tak, żeby nic nam przypadkiem nie wyleciało. Istotną rzeczą w kociołkowaniu jest, aby ognisko było dobrze przygotowane. Nie możemy mieć płomieni, tylko żar. Tak przygotowany kociołek powinien spędzić na żarze około godziny. To powinno wystarczyć, żeby składniki jak ziemniaki, które są dosyć surowe, powinny już zmięknąć. Mamy tutaj u góry dziurkę, którą będzie uchodziła para ze środka. No i za jakieś, nie wiem, 25 minut sprawdzimy, jaka potrawa, jak wygląda w środku i ocenimy, ile jeszcze będziemy trzeba będzie ją na ogniu trzymać. No jak smakuje? Dycha. A już wybrałeś. Potrawa wszystko? Bardzo dobra. A to już nie zdążyłem. Mięciutka, 40 minut się gotuje. 45. Dobrze doszło. Mięciutkie ziemniaczki. Pycha. Potrawa wyszła pyszna, pachnąca, wszystko się ugotowało. Po prostu palce. Danie fantastyczne, a dodatkowo jako, że duszone, czyli najzdrowsze, nic tylko jeść. No bo to nie będzie czasu na przedtem. Ja bym trochę krócej dusił, ale jest dobrze. Mamy nałożone, to ja mam jeszcze ładować komuś. No właśnie nie wiem. No, jasne. No. Dałeś się zastraszyć po prostu. Masz tą łyżkę. A żałuj, żałuj. Kto jeszcze je? No ja jeszcze, Arek. Oj, kapusta. Ten, Sylwek. No to Ewki weź ten. Gorące. No cokolwiek to się wysuszy. Powiedzcie, jak wam smakuje. Co, jakie uwagi, dodania? Powiedz, Prymek, twoje słowa. Gdyby nie to, że ja to przyprawiałem, to bym nic nie powiedział, bo ja przy jedzeniu nigdy nie mówię. Bardzo dobre. Bardzo dobre. No. Niezłe. Ja jestem głodny, więc wiem wszystko. Tak naprawdę żarty jest pyszne. Takie mięsko jest to ciekawsze, co ciekawsze, to trafiają się jakieś takie cząstki puszczy w środku. Robaki? Nie, to nie. Na przykład kijanka. I jeszcze się rusza. Zakończyliśmy kociołkowanie, mieliśmy aż dwie tury. Tak, okazało się, że produktów, które przygotowaliśmy, starczyło na dwa kociołki. Pierwszy
przygotowywał się około godziny, drugi około 45 minut. Pierwszy był troszeczkę przypalony, ale drugi to już był bardzo dobrze przygotowany i ugotowany, można, uduszony i smaczny. Także polecamy. Kociołek prażony, prażonka. To do zobaczenia na następnym kociołkowaniu. Cześć. Dziękujemy za wspólne gotowanie. Cześć. Nie wpadł. Ale nuda. Co się szykowali?